Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zgodnie z obietnicą druga część moich opowieści o trollingu, o moich doświadczeniach z trollingiem szczupakowym. Wiadomo dlaczego, zbliża się fajna pora, żeby złowić dużą rybę właśnie przy pomocy trollingu, metodą trollingu. Ostatnio opowiadałem o trollingu z woblerami, który w zasadzie uprawiałem przez wiele lat. Łowiłem wyłącznie na woblery. No taki miałem zawód, taką miałem pracę. Próbowałem dopasować woblery do danych miejsc, do danych sytuacji, do danych głębokości, do danych prędkości. Musiałem sprawdzać, jak to wszystko działa. Dodatkowo wymyślałem, czy próbowałem wymyślić, lekko modyfikować różne zestawy, które pomagały mi wykonać zadanie, czyli złowić w końcu rybę albo sprawdzić, jak te pomysły działają na szczupaki. Więc łowiłem głównie na woblery, pewnie 95% czasu trollingowego spędziłem właśnie trolując woblerami. Ostatnio, ponieważ zakres zainteresowań naszej firmy się znacznie powiększył, weszły do oferty również gumy, zacząłem trollować gumami. No i okazało się, że to nie jest do końca to samo. Z różnych względów, o których za chwilkę postaram się możliwie krótko opowiedzieć, żeby nie przedłużać. Zaczynam. Jeszcze, ponieważ parę osób zauważyło, że nie powiedziałem nic w poprzednim odcinku o możliwości, jakie dają przynęty, powiedzmy bezsterowe, bo trudno nazwać te przynęty woblerami, takie jak chociażby Faco 14, zarówno w wersji pływającej, jak i tonącej, czy chociażby nasz ulubieniec Slider 16, czy wszystkie inne jego rozmiary. Rzeczywiście, tak naprawdę, wierzcie mi lub nie, wszystkie przynęty Salmo nadają się do trollingu. Oczywiście należy dopasować przynętę do głębokości, generalnie na tym to polega, lub też do warstwy, której chcemy wabić drapieżniki, bo oczywiście można sobie wyobrazić łowienie boleni na dużej rzece przy dalekim wypuście przynętą powierzchniową również, bo czymże się różni trolling od rzucania? No po prostu nie zwijamy linki kołowrotkiem, tylko po prostu płyniemy łódką. To wszyscy dobrze wiedzą. Więc wszystkie przynęty Salmo się nadają świetnie do trollingu, również jack, który jest dość specyficzną przynętą. Myślę, że sporo z Was zna tą przynętę. Ja kiedyś, taka może przy okazji anegdotka, jak w zasadzie testowaliśmy te przynęty wspólnie z naszymi przyjaciółmi z kilku krajów europejskich. Najwięcej oczywiście do oferty Salmo, zarówno w kwestii jakichś sugestii produktowych, jak i technik, wniosła cała drużyna holenderska z Bertusem Rosemajerem na czele, o którym mówiłem, wspominałem wielokrotnie, który mnie do wielu spraw zainspirował, nauczył mnie wielu rzeczy, jeśli chodzi o łowienie szczupaków. Także wtedy pływałem z nim na jednym z holenderskich jezior i chciałem zapytać, bo łowiliśmy na różne przynęty, na Giant Chubby, o którym też mówiłem, łowiliśmy na Fatso z dużym skutkiem, 14, pływającą i tonącą, łowiliśmy na Slidera 12, no bo 16 wtedy nie było, tonącą skutecznie. No a zauważyłem, że Bertus założył jacka tonącego. I tak właśnie trochę miałem, szczerze mówiąc, mieszane uczucia. Myślę sobie, czy on tu chce jakiś eksperyment robić, czy może to już sprawdził. No i właśnie miałem zamiar go zapytać, czy na pewno uważa, że to jest dobry pomysł. I w tym momencie miał takie branie, słuchajcie, że do tej pory je pamiętam, nigdy nie zapomnę. Taki duży Alumacraft, 5,5-metrowy, po prostu się zatrzymał od tego brania. To sprzęt był dość toporny, plecionka pewnie 0,30. Wypust pewnie jakieś 25 metrów i słuchajcie, nas na bank to był szczupak, który po prostu zatrząsł całą łódką przy zacięciu. No mega branie, mimo wszystko nie zaciął się niestety, ale to musiała być ogromna ryba. No tego dnia złowiliśmy 3 bardzo duże szczupaki i później za chwilę dryfując już tego samego kantu, także nie było najgorzej już na slidery 12, no ale wtedy miałem na własne oczy, pierwszy raz się przekonałem, że na jacka też można trollować i to skutecznie. Później oczywiście próbowałem tego wielokrotnie i działa. Także mówiąc krótko, wszystkie przynęty, owszem, bezsterowe Salmo nadają się świetnie do trollingu, tylko trzeba dopasować, tak jak powiedziałem, głębokość nurkowania do warstwy, w której chcemy prezentować przynętę. No ale adrem, do gumy. Czym się właściwie
czym się moim zdaniem różni trolling zasadniczo gumami i woblerami i z czego wynikają pewne trudności czy specyfika łowienia na gumy i woblery. Przede wszystkim jest to kwestia oporu, który większość przynęt twardych z racji swojej konstrukcji generuje i przekazuje na wędkę, do wędkarza, tak? Czyli mówię tu o klasycznych crankbaitach, takich jak Perch 12 czy 14, czy Skinner, czy inne przynęty raczej z dużym sterem, których pracę widać na szczytówce, co pozwala nam kontrolować zarówno dotknięcia do dna, jak również jakieś kontakty z rybami. Natomiast oczywiście przynęty bezsterowe to jest troszeczkę inna historia i tu zbliżamy się bardziej do trolowania gumami. Ponieważ większość gum nie wytwarza, nie generuje aż tak silnego oporu. Pracę tej przynęty widać na szczytówce, ale to niestety nie jest taki opór duży jak w przypadku dużych woblerów. I co z tego wynika? Cały zestaw po prostu jest bardziej naprężony i stąd mamy dużo lepszy kontakt z przynętą. Nie tylko praca, nie tylko obserwacja, nie wiem, jakichś przeszkód, które złapiemy, roślin czy patyków, które trzeba usunąć, bo inaczej trolling nie ma sensu. Nie tylko rejestracja skubnięć, ale również reagowanie na bardzo szybkie i skuteczne reagowanie na branie. Czyli im bardziej prosta i krótsza jest ta linia między szczytówką a przynętą, im bardziej to wszystko jest naprężone, tym sygnałów mamy więcej, kontrolę lepszą i skuteczniejsze zacięcie. W wielu przypadkach to ma absolutnie kolosalne znaczenie. Ja się o tym przekonałem, bo właściwie tak jak powiedziałem, zaczynam trochę się uczyć trollingu gumowego, dlatego tutaj nie mam zamiaru się mocno wymądrzać, po prostu chciałem się z Wami podzielić kilkoma moimi obserwacjami, które poczyniłem w ostatnich dwóch sezonach. No, ja w zasadzie się uczę od bardzo dobrych wędkarzy, których mamy wokół siebie, znacie ich na pewno, którzy mają świetne wyniki w trollingu szczupakowym właśnie przy pomocy gum. Tutaj też jest dość istotne, żeby zwrócić uwagę na niezbędną moc całego zestawu, bo wiadomo, co zrobić, żeby mieć lepszą kontrolę nad przynętą. No oczywiście można skrócić odległość między szczytówką a przynętą. Można zmniejszyć obciążenie tej przynęty, tak żebyśmy perfekcyjnie czuli każdy ruch jej ogonka, tej gumy. Ale też bardzo ważna jest grubość linki. Ponieważ im grubszą linkę zastosujemy, tym mniej sygnałów do nas dotrze. Wyobraźcie sobie, że zamiast linki bierzemy sznur od bielizny, który ma grubość palca i zawietrzepiamy tam nawet dużą gumę. Absolutnie żadnego ruchu ogona nie wyczujecie, nawet jak będziecie taką linę trzymać, to taki sznurek trzymać w dłoni. Więc im cieńsza ta plecionka, tym kontakt z przynętą będzie lepszy i efekt na końcu w postaci wyczucia i zacięcia brania lepszy. Także jeśli nie potrzeba zakładać plecionki 0,30, to zejdźmy z rozmiarem, ponieważ to w znacznym stopniu poprawi nam kontrolę pracy całego zestawu i polepszy efekty. Ja teraz, przygotowując się do kolejnego wyjazdu, gdzie mam zamiar sporo trollować na gumy, absolutnie zejdę z grubością plecionki i myślę, że 0,18, być może 0,16. Również wtedy przypon, o którym wspominałem przy okazji łowienia na woblery, na duże woblery, które dają duży opór, przypon z fluorokarbonu grubości 1-1,2 mm, no nie ma sensu, dlatego że zarówno ta gruba linka, jak i przypon powodują te właśnie straty sygnałów, które powinniśmy dostać na wędkę. Ja sobie przygotowałem przypony do tego wyjazdu, do tego trollingu z gumami, zupełnie inne. Mam tutaj trzy przykłady takich przyponów. One mają długość około 50-60 cm. To w zupełności wystarczy na największego szczupaka, który będzie bardzo sprytny, będzie długo płynął za tą przynętą i nawet taką przynętę potrafi po prostu zagarnąć, zwinąć i z rozpędu jeszcze pochłonąć 20 cm przyponu. Jakie mam te materiały? No, ja robię przypony raczej sam. Mam do nich wtedy zaufanie. Sprawdzam ich wytrzymałość w domu, żeby się nie zaskoczyć na łowisku. Jest z tych materiałów dużo. Naprawdę, ja wyciągnąłem stare jakieś rzeczy, które mam u siebie od lat. Nie wiem, czy to nawet jest w handlu. Jest to taka plecionka stalowa w igielicie. Bardzo fajna, bo
W odróżnieniu od tej samej plecionki stalowej bez igielitu, tutaj dość łatwo widać zniszczenia, tak? Ten igielit się przecina i wtedy warto ten przypon albo wyrzucić, albo skrócić o ten kawałek, gdzie to wszystko, gdzie tam te uszkodzenie zauważamy. Tutaj to jest plecionka z iluś tam z 7 drutów bodajże i często w miejscach, które, tak jak tutaj, zastosowałem tą rurkę taką zaciskową. Tutaj trzeba uważać, bo po dłuższym używaniu te druciki prędzej czy później zaczynają pękać. I oczywiście, mimo że każdy z tych materiałów ma nominalną wytrzymałość jakieś 15-16 kg, to w pewnym momencie, jak jeden drucik pęka, no to wiadomo, że 1/7 jest wek. I tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba uważać. Tutaj sprawdzać, jeśli coś tu się dzieje, obciąć ten kawałek, skrócić przypon o te parę centymetrów i mamy pewność, że to nie walnie w najgorszym możliwym momencie. Bardzo fajne są takie materiały, które dają się wiązać, tak jak plecionkę czy żyłkę. Dzięki temu nie musimy tutaj zakładać tych rurek zaciskowych i nie osłabiamy tutaj materiału, tak? Więc te węzły, które znamy do linki czy do plecionki, powinny mieć wytrzymałość nadal jakieś 80-90% nominalnej wytrzymałości tej plecionki, a tutaj jest napisane 15 kg. Nawet jak trochę przesadzili, to nie jest źle. No dobra, cienkie przypony. I co z tego wynika? Wynika z tego również to, że nie ma sensu stosować do takiego zestawu bardzo grubej plecionki. Więc mamy przypon o wytrzymałości 15 kg, powiedzmy, minus te zaciski, różne historie, powiedzmy 12 kg. Więc nie ma sensu zastosować do tego plecionki, która ma wytrzymałość 25 kg. Wystarczy, no oczywiście musi być ta plecionka mocniejsza niż te 12 kg. Powiedzmy 15 kg jest wystarczające i mamy ten zestaw cienki, a jednocześnie dość wytrzymały. Najsłabszym elementem zestawu powinien być ten węzeł tutaj, który zawiążemy na plecionce. Nie ma prawa nam strzelić ani tutaj przypon na tych rurkach zaciskowych, ani agrafka nie powinna się rozwinąć, więc musimy też popatrzeć, jaką wytrzymałość ma agrafka. Producenci bardzo często są optymistami i podają, jeśli tu podają 20 kg, to uznajmy, że 15 kg to jest prawda. Więc jeśli ta agrafka ma 15 kg, przypon ma 15 minus 10%, czyli jakieś tam 14 czy 13 kg. Plecionka ma wytrzymałość 15 kg, czy 20, czy 18 kg. No to super. Wszystko jest, nie powinno nic strzelić w trakcie holu. I jednocześnie mamy zestaw delikatny na tyle, żeby wyczuć wszystkie stuknięcia o dno i tak dalej. I te brania i tak dalej. O tym co mówiłem. Oczywiście te wszystkie sygnały, które docierają do nas ze strony przynęty, są tym bardziej wyraźne, im mniejsza, na mniejsze głębokości jest przynęta. Jeśli chcemy trollować na głębokości 2 metry, to nawet przy grubej plecionce, jeśli ona jest w większości na powierzchni lub też tuż pod powierzchnią, no to tych sygnałów będzie stosunkowo więcej niż ten sam zestaw, jeśli go opuścimy na 10 metrów. No i to jest jasne, bo podczas płynięcia łódki plecionka szczególnie wywija się w taki banan. Tam dopiero jest przynęta, więc ten cały łuk gasi wiele sygnałów. Jeśli on jest prawie zbliżony do prostej, bo płyniemy po płytkiej wodzie, no to wiadomo, że straty są dużo mniejsze tych sygnałów. No ja będę raczej próbował trollować na większej głębokości, więc teraz się zastanawiałem, co dalej zrobić. Jeśli będę chciał zejść na przykład na 10 metrów, 12, może 15, może 20, co zrobić? Oczywiście tutaj jest czas, żeby powiedzieć o przynętach. Mogą to być przynęty tego rodzaju, które są już skonstruowane do głębszego trollingu lub też do głębszego spinningowania. W środku mają wbudowany ciężarek. To już sprawdzaliśmy wielokrotnie, czy to jest taki replikant, czy ten replikant jointed, czy te stare replikanty jointed, które właśnie wracają do oferty, z czego wszyscy się bardzo cieszą, bo bardzo fajną pracę mają. To są wszystko przynęty, które na rozsądnych zestawach wypuszczone tam te 30 metrów będą szły na jakieś 4-6 metrów. No ale będziemy chcieli głębiej zejść? Bardzo możliwe. No i co wtedy zrobić? No oczywiście trzeba doważyć, dociążyć. No i teraz co, gdzie to dociążyć? No można w dwóch miejscach. Mamy ciężarek o taką oliweczkę z agrafką. Prosta rzecz. Tu mamy przynętę, załóżmy sobie przynętę,
No więc są w zasadzie dwa miejsca, gdzie można to dociążyć. Tutaj na krętliku podczepiamy podkrętlik. Podczepiamy podkrętlik lub pod oczko na przyponie, tak? I teraz tu działają jakby dwa czynniki przeciw sobie. Zależy nam na tym, żeby masa była jak najbardziej skupiona, dlatego, że wtedy właśnie jest najlepsza kontrola nad tym, co tam się dzieje. Najlepsza kontrola pracy przynęty, brań i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej odsuwamy, im dalej odsuwamy ciężarek od przynęty, tym ilość tych sygnałów docierających do nas jest troszeczkę bardziej i bardziej zgaszona. Natomiast jeśli chodzi o samą pracę przynęty, no to najlepiej, jak ona tu by była bardzo lekka, sama przynęta bardzo lekka, natomiast ciężarek daleko od samej przynęty. No więc te dwie sprawy się jakby wykluczają i trzeba znaleźć jakiś rozsądny złoty środek. Ja myślę, że jak założymy te 50 cm przed przynętą na przyponie, czy tutaj na agrafce, zapniemy sobie ciężarek, to nie będzie najgorzej. Tak. Oczywiście musimy wiedzieć, że troszkę tam stracimy, no ale trudno. Jeśli chcemy zjechać na głębszą, na większą głębokość niż te 4 czy 6 metrów, na który idzie ten replikant, no to musimy go doważyć. Rzecz jasna, można go doważyć gdzieś z przodu, no ale gdzie go doważyć? Tu. Można go doważyć tu i z pewnością też będziecie mieli brania. W tym momencie ta cała masa jest skupiona, natomiast zawirowania, które powoduje ten ciężarek, będą na pewno wpływały źle, niekorzystnie na pracę przynęty. Już nie będzie ona taka swobodna, nie będzie taka luźna. W ogóle idealną sytuacją, tak jak już wspomniałem, byłoby założenie bardzo lekkiej przynęty. No powiedzmy, że z jakimś niewielkim ciężarkiem. Z niewielkim ciężarkiem i dociążenie jest, lub w ogóle bez ciężarka, i dociążenie jej 50 cm przed. Tylko pamiętajmy, że wtedy no troszeczkę ta ryby mogą brać, a możemy tego nie wyczuć. O to chodzi, prawda? Także zawsze będziemy musieli balansować między tymi dwoma sprawami. Im dalej ciężarek od przynęty, tym ona lepiej pracuje, ale gorzej czujemy brania. Teraz jeszcze wracając do przynęt. No, tak jak powiedziałem, na większych głębokościach te, na mniejszych głębokościach, czy tam, o, mamy te wszystkie gumy, które są doważone w środku, fabrycznie, czy to będzie taki, czy inny spike, czy to będzie jakiś tam proszadzik tej wielkości, no to proszę, tutaj w odróżnieniu od tego, właśnie jaka jest korzyść, tutaj niestety się nie daje wkręcać, znaczy można by było wkręcić, ale tu jest ten ołów, więc to wkręcanie, o którym chciałem powiedzieć, doważanie w ten sposób przynęty jest trochę trudniejsze niż w przypadku proszada. Ponieważ można go uzbroić tak, jak ja tu uzbroiłem. Tu jest 40 gram plus 10 gram pod brodą, ale jeśli jeszcze chcemy go, stwierdzamy, że jest za płytko, to bierzemy wkrętkę i wkręcamy sobie, proszę bardzo, 20 gram i mamy w tym momencie 60-70 gram. I takie doważenie przynęty z przodu zupełnie nie zniszczy jej pracy, dlatego że tu nic nie wisi, nie ma tego ciężarka na, tak jak pokazywałem przed chwilą, doczepionego do agrafki czy do końcówki przyponu na agrafce. Tutaj jakby zwiększamy masę główki po prostu, trochę sztuczny, tak? Więc to warto wziąć pod uwagę. Nawet jeśli mamy takie główki solidne jak tutaj, o tym też chciałem za chwilę powiedzieć, 50 gram główka, to nadal możemy tą przynętę dociążyć jeszcze wkręcając następne 20 gram lub następne 50 gram i wtedy rzeczywiście bardzo, bardzo głęboko możemy jechać. Jak tu zbroimy, no tak jak tutaj zacząłem sobie przygotowywać te przynęty. Szczerze mówiąc, jeszcze muszę poeksperymentować, bo w ubiegłym roku miałem sporo brań, takich, których w ogóle nie wyczułem, więc nie zacinałem. No ale czy to była tylko i wyłącznie wina
tego braku wyczucia, czy braku czy strat tych wszystkich informacji, które tam płynęły do mnie, czy również złego uzbrojenia, to jest inna kwestia. Trzeba się tego nauczyć. Ja myślę, że jeśli schodzę z wielkością przynęty i nie łowię na przykład na 23, która jest już tu uzbrojona jak krążownik, ale i tak potem mam tutaj na grzbiecie jakieś przecięcia, które świadczyły niechybnie o tym, że szczupak to miał w paszczy i wypluł. I zapewniam Was, że nawet tu haczyk, który może wystawać oczywiście od główki, jeśli mamy tutaj duży hak tradycyjny, no to też tu za dużo nie pomoże. Po prostu wydaje mi się w tym momencie, że kluczową sprawą jest perfekcyjne wyczucie brania i wykonanie zacięcia. Bo jeśli nie coś tam się dzieje, nie jesteśmy pewni, nie zacinamy, to już jest po ptokach. Szczupak to złapał i wypluł. Do widzenia, już możemy sobie zacinać, jest za późno. Więc raczej myślę, że nie trzeba tutaj wieszać 10 kotwic, zwłaszcza, że to jest niezgodne z regulaminem. Wystarczy jedna, większa, nie jakaś bardzo duża, bo znowu im większa, tym zaburzy nam znowu pracę, średniej wielkości. Starajmy się jak najmniej tu dowieszać, raczej skupmy się na samej gumie. Dołóżmy o, tak jak tutaj mam 50 gram, ja myślę, że tym będę mógł trollować, w jaki sposób to jeszcze za chwilę powiem, na głębokości na pewno 15 metrów bez problemu, nawet więcej. Jeśli będę miał w miarę cienką linkę i tego rodzaju przyponik, powinienem wyczuć, myślę, 80-90% brań. I już jest dobrze. I teraz w zasadzie taki trolling, można by było podzielić trolling szczupakowy moim zdaniem na dwie grupy. Taki tradycyjny trolling, gdzie wypuszczamy dość daleko przynęty za łódkę, czy to bezpośrednio z rufy, czy na planerach, dwa z prawej, dwa z lewej i tak dalej. Jeśli to jest dopuszczalne przepisami, albo jest więcej osób na łódce, to można i po kilka wędek rozstawić na boki, tak jak się to robi w przypadku trollingu łososiowego. Natomiast w wielu miejscach, zwłaszcza jeśli głębokość jest zmienna, dużo bardziej skuteczne jest łowienie, zmniejszenie ilości wędek, niech każdy trzyma w ręku tą swoją wędkę i obserwując wskazania echosondy, odpuszcza, podciąga do góry przynętę. Żeby reagować właściwie na te wszystkie, na to wszystko, co widzimy na ekranie echosondy, czyli o, górka, drzewo, ryba w pół wody, nie możemy mieć przynęty 20-30 metrów za łódką, tylko im bliżej jesteśmy pod łódką, tym lepiej. Oczywiście nie ma co za bardzo słuchać tych, którzy twierdzą, że szczupak boi się dźwięku silnika i ucieka z takich miejsc. Generalnie na naszych wodach jest pływa dużo łodzi, więc szczupaki się nie boją, a zwłaszcza jeśli mówimy o trollingu głębokim, czyli 10-15 metrów, naprawdę wierzcie mi, szczupaki to mają w nosie, co tam pływa i co tam się dzieje na powierzchni. Także trolujemy jak najbliżej łódki, jak najbliżej pod łódką, co w praktyce przy 10 metrach czy 15 głębokości zawsze będzie i tak kilka metrów za łodzią. No powiedzmy, nawet jakbyśmy założyli bardzo duże obciążenie, co znowu nam troszkę obniży ilość sygnałów, które dochodzą od przynęty, więc nie można przesadzać. No ale ten rozsądny kąt, powiedzmy 45 stopni, jeśli zachowamy, to będzie bardzo dobry układ, który pozwoli nam naprawdę skutecznie łowić. Takie mam przeczucie. W ogóle to wymyśliłem sobie, że na najbliższej wyprawie trollingowej na szczupaki, gdzie mam zamiar głęboko trollować, właśnie tym systemem, o którym opowiedziałem, zabiorę najpierw i założę tą przynętę. To jest replikant Trout, chyba ma 18 cm. W bardzo fajnym kolorku, takim sielawowym troszkę. Uzbroiłem go już w 40 główkę Rage'a i teraz zdjąłem mu to zbrojenie klasyczne, takie już firmowe. I teraz tutaj mam taką kieszonkę, o której zaraz powiem, i mam szczelinę wzdłuż brzucha, w której zwykle chowa się przypon. Ja sobie używam coś takiego, co się nazywa stringer needle, czyli igła przyponowa. To gdzieś kupiłem kiedyś za granicą. Proste szydełko, myślę, że można, każdy sobie może zrobić coś takiego z drutu. I służy do tego, żeby schować do zbrojki w środku korpusu przynęty. Czy to jest takie ważne, żeby ją chować? No, może nie, a może tak. No, ja lubię, żeby to było też ładne. Bo ładna przynęta powoduje, że się w nią bardziej wierzy i wtedy ona lepiej działa i skuteczna jest. Prosta sprawa, zaczepiamy oczywiście to na
na drugi koniec tego szydełka. Ono musi wyjść tam, gdzie chcemy, w tym miejscu, w którym chcemy mieć koniec szyponu mniej więcej. No i ciach. Jest przeciągnięta. Tutaj rzecz jasna, pamiętajmy, żeby koniec tej dozbrojki, uszko dozbrojki zaczepić za oczko na główce, żeby się nie przegapić tego dość istotnego szczegółu. No i jest. O, coś takiego. Prosta sprawa. A kotwiczka sobie wisi pod brzuszkiem. Do zbrojki nie widać. Moim zdaniem bardzo elegancko to wygląda. Myślę, że ta kotwica jest wystarczająco duża. Tu mamy dużo masy skupionej już z przodu przynęty. Ogonek jest zupełnie wolny. Cała przynęta jest miękka, co powoduje, że będzie możliwie maksymalnie swobodna, będzie się fajnie poruszała. A jeśli okaże się, że głębokość jest jeszcze większa i trzeba zejść niżej, no to do tych 40 gram biorę sobie 15 albo nawet 20 gram i wkręcam tutaj, wykorzystując to, że mam tą kieszonkę. Chociaż to nie jest, jak pokazywałem, w tym proszadzie też można to wkręcić tutaj, czy w tym slikszadzie. Można do przodu tutaj dokręcić dowolną ilość ołowiu, no ale oczywiście to zaczyna wyglądać trochę słabo. To jest bardzo fajny pomysł, to mi się spodobało, bo tutaj można sporą część tego ołowiu schować w korpusie, co powoduje, że to jest dość ładne. O. Prawie nie widać tego ołowiu i mam w tym momencie 60 gram i to moim zdaniem spokojnie na 12-15 metrów będę mógł to trzymać blisko rufy łodzi, kontrola perfekcyjna i mam nadzieję, że coś skubnie i wetnę. I będzie to skuteczne wcięcie. To by było chyba na tyle. Przy okazji powiedziałem trochę o przyponach. Oczywiście materiałów jest teraz dużo więcej niż tu pokazałem. I są na pewno bardziej nowoczesne. Pamiętajcie, że najlepiej samemu robić. Tutaj co wielkiej filozofii nie ma. Albo ten materiał wiązany, o którym wspominałem. Czyli o ten jakiś tam ProLeader. Czy inny, których jest teraz sporo. Wiązane jak linka. Lub też w innym przypadku trzeba mieć te rurki zaciskowe, a do nich takie narzędzie, które ułatwia dobre zaciśnięcie tych rurek, bo pamiętajcie, że jeśli to zrobimy źle, jeśli rurka będzie za cienka i za słaba, to pęknie w najgorszym momencie, czyli wtedy jak będziemy mieli wielką rybę. I mimo że materiał jest mocny, 15 kg, a rurka będzie miała 2, do widzenia, poszło, zapominamy o rybie. Więc to jest, każdy z tych elementów jest ważny i trzeba o nim pamiętać. Przy okazji jeszcze powiem o tych, mam zamiar jeszcze spróbować trochę zwerta albo takiego półwerta. Nowe jaskółki Foxa naprawdę im się udały i zarówno kolory, jak i kształt. Już tym rzucałem, przepięknie pracują. Wszystkie kolory, które powinny być w takiej ofercie, są. Oczywiście jest chyba 4 czy 5 rozmiarów, to jest trochę mniejsze, są takie piątki, siódemki, coś pięknego. Myślę, że to się sprawdzi nie tylko w łowieniu zwerta, ale również normalnie z podbicia, sandacze, okonie. Na pewno będą się zabijały o to. Trzymajcie kciuki, już niedługo wyruszam na jesienny trolling. Mam nadzieję, że będę mógł się pochwalić jakąś rybką, a na pewno będę mógł się pochwalić nowymi doświadczeniami, czego i Wam życzę. Szukajmy, rozglądajmy się, podpatrujmy najlepszych, bo to jest jedyna droga, żeby być dobrym wędkarzem. Dzięki za uwagę, do usłyszenia. Cześć.